Klaudia Winniczenko, Zło z gębałki. Pierwsze promienie słońca rozświetliły drogę, po której wolno poruszały się wozy, ciągnięte przez zmęczone długą podróżą konie. Łukasz, który siedział na wozie, zamykającym ten dziwny pochód, czujnie oglądał się za siebie. Starał się, aby jadący z przodu nie zauważyli troski w jego oczach. Czasem tylko jego i Bartosza spojrzenia spotkały się w porozumiewawczym uścisku. Im bardziej się posuwali na północ, tym czoło Łukasza stawało się gładsze. Głęboka bruzda, wyżłobiona przez niepokój, powoli znikała. Czuł, że w końcu znajdą swoje miejsce. On, jego brat i ich najbliżsi. Ta kraina miała stać się ich drugim domem. Miejscem, gdzie będą żyć ich dzieci, a potem wnuki. Łukasz już widział niecierpliwymi oczyma piękną osadę. Domy z jasnych belek wzdłuż drogi, pocianie gniazda, a przede wszystkim szczęśliwe spojrzenie Marii, swojej wiernej towarzyszki. Nie znaleźli spokojnego miejsca w małej osadzie koło Pisza. Zanim zapuścili tam korzenie, musieli znów ruszyć w drogę. Uciekli stamtąd kilka dni temu, pod osłoną nocy. Pakując w pośpiechu wozy, drżącymi rękoma zasłaniając układające się do płaczu usta dzieci, aby żaden dźwięk ich nie zdradził. W świetle wschodzącego słońca wędrowcy podziwiali otaczający ich świat. Chłonęli wzrokiem soczystą zieleń drzew, połyskujące w oddali jezioro. Jak różny był to widok od ich rodzinnego Mazowsza, płaskiej krainy, na której rosły gęste krzaki jałowca. Kiedy człowiek patrzył przed siebie, widział kraj świata. Nie to, co tu, gdzie zewsząd otaczały lasy i jeziora, a powietrze było ciężkie od wilgoci. Nie przywykli do tego powietrza. Bali się z początku głębiej zaczerpnąć oddech. Ze zdziwieniem przyglądali się ludziom zamieszkującym tę dziwną krainę. Byli jak świat ich otaczający. Trochę pochyleni, zamknięci w sobie, małomówni. Byli jak las. Kiedy staje się na jego skraju, zdaje się on tajemniczy, trochę groźny i odpychający. Trzeba przyłamać się, wejść między drzewa, powoli, ostrożnie, a wtedy odkrywa on swoje wnętrze. Tak gospodarze tych ziem odkrywali się powoli, bardzo powoli. Bartosz odwrócił się. W jego oczach dostrzegł Łukasz zmęczenie i nieme pytanie. Rozejrzał się. Otaczał ich las rosnący po obu stronach piaszczystej drogi. Nie było w pobliżu jeziora. Nie przybędą więc tu inni wędrowcy. A drzewa można karczować. Wyrywać ziemię pod uprawę. Łukasz dał znak. Tu się zatrzymamy. Strudzeni wędrowcy schodzili z wozów. Prostowali zmęczone nogi, rozpalali ogień. Dzieci rozbiegły się wesołą gromadą. Obaj bracia usiedli pod drzewem, nie odzywali się. Patrzyli wokół. Nigdzie żywej duszy. Dobre miejsce, zagadnął Bartosz. Łukasz milczał, zastanawiał się. Był starszy, na nim spoczywała odpowiedzialność za gromadę. Dobrze. Tu zostańmy, rzekł po dłuższej chwili. I zostali. Powoli na skraju lasu wzrastała osada. Rano mężczyźni wyruszali do pracy, wycinali drzewa. Najchętniej wybierali te wysokie, proste sosny. Z nich przecinali bale, krokwie i deski. Chaty powstawały jedna obok drugiej, wyjściem skierowane ku słońcu. Wzdłuż drogi. Bale wiązali na węgłach w jaskółczy ogon. Potem wyrżnali okna i drzwi. Dachy pokrywali słomą. Wkrótce między kutami a stręglem stanęła mała osada. Wokół z czasem pojawiły się uprawne pola.
Łukasz i Bartosz mieli zręczne ręce, więc mieszkańcy sąsiednich wsi chętnie zwracali się do nich o pomoc w pracach ciesielskich. Bracia wyciągali wówczas ze skrzyni siekiery, piły, dłuta i szli pomagać. Na koniec, kiedy chałupa już stała, spod ich dłoni wychodziły rzeźbione w misterne wzory ozdoby nad okna i drzwi. Nieznane w tej okolicy, a przez to ciekawsze i bardziej podziwiane. Wieść o cieślach rozeszła się szybko, ale pojawiła się też inna. O tym, że mieszkańcy małej osady są inni. Nie siadali do stołów po zakończonej pracy. Nie pojawiali się w karczmie, gdzie karczmarz Bruno znał gusta swoich gości i chętnie im dogadzał. Jeśli przybywali do Węgoborka na jarmark, to tylko gromadą. Szybko starali się opuścić mury miasta. Zanurzając dłonie w miękkie tkaniny na straganach, kobiety lękliwie rozglądały się wokół. Kupowali też mało, nie gromadzili dobra, tylko tyle, ile zmieści się na wozie w razie ucieczki. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. A że byli małomówni, nikt z okolicy nie wiedział, skąd przybyli i dlaczego wybrali miejsce w lesie. Z dala od traktów i ludzkich siedzib. Łukasz natomiast powoli przyzwyczaił się do myśli, że tu przyjdzie mu zakończyć żywota. Tylko czasami w nocy budził się nagle. Zdawało mu się, że słyszy ciche kroki, że ktoś się skrada, zagląda w okno. Wstawał wtedy, zarzucał kapotę i wychodził na próg chaty. Nie zapalał lampy, bał się zdradzić swą obecność. Wstrzymywał oddech, aby lepiej słyszeć. Ale nic, cisza. Chociaż nagle poruszają się liście drzew, ciche rżenie koni w stajni. Strach jeżył włosy, przyspieszał bicie serca. Strach. Łukasz zwracał się w stronę, gdzie zachodzi słońce. Czy zło, przed którym uciekali, już tu przybyło? W takich chwilach przypominał przerażoną twarz ojca. Jego zaciśnięte palce na swoich dłoniach. Oczy szeroko otwarte i szept, który zapisał mu się w pamięci. Zło. Nie ma ucieczki przed złem. Ona nas ściga. Próbuje dosięgnąć. Zło, które wyrządziliśmy w przeszłości. Nie ma przed nim ucieczki. Nie ma. Zło dosięgnęło ojca nad ranem. Usiadło czarnymi skrzydłami na piersiach. Odszedł z tego świata z olbrzymim przerażeniem, zapisanym w martwych oczach. Łukasz widział je, zamykając drżącymi dłońmi zimne powieki. Wiedział, że teraz zło będzie ścigać tych, którzy pozostali w rodu Gębałków, Łukasza, jego brata i ich najbliższych. Zmarzniętego, stojącego w bezruchu, z nogami mokrymi od rosy. Rano zastawała Maria, jego żona. Przytulała się do niego i z niepokojem patrzyła w oczy z niemym pytaniem. Czy to już? Czy znów mamy ruszać w drogę? Łukasz uspokajał, przecząco kiwał głową. Przyciągał do siebie ciepłą od snu żonę. Obejmował dużymi, silnymi dłońmi. Maria czuła się wówczas bezpieczna. Wydawało się jej, że nic im nie grozi. Że mogą żyć spokojnie. A zło pojawiało się w osadzie niespodziewanie. Pewnego jesiennego dnia, przed zachodem słońca, pierwsza zobaczyła je Maria. Zbladła. Zgarnęła gromadkę dzieci do domu i przez okno śledziła czarne ptaszysko, które przysiadło na płocie i nieruchomo obserwowało podwórze. Łukasz wrócił późno. Kiedy Maria stawiała przed nim miskę z zupą, dostrzegł drżenie jej rąk. Dojrzał lęk w jej spojrzeniu. Nie musiał pytać. Znał ten strach,
który ujrzał teraz w oczach swojej żony. Odsunął miskę, wstał i wyszedł na podwórze. Wywołał brata z chałupy. Usiedli w tym samym miejscu, gdzie kiedyś podjęli decyzję o założeniu osady. Bartosz z pochyloną głową słuchał starszego brata, a Łukasz nie chciał już uciekać. Chciał walczyć ze złem, stawić mu czoła. Nie możemy tak żyć, tłumaczył rozgorączkowany. Musimy zakończyć naszą wędrówkę. Musimy pokonać zło, które nas ściga. Rano mieszkańcy małej osady zebrali się na drodze. Niepewni, nie wiedzieli, co robić. Wielkie, czarne ptaki siadały w oddali. Spoglądały na ludzi nieruchomymi oczyma. Osadnicy ruszyli gromadą przed siebie. Wyszli na pole. Mężczyźni wzięli do rąk kamienie. W miejscu, gdzie Łukasz i jego brat postawili kiedyś swoje chałupy, z czasem powstała wieś. Nazwano ją Gębałką. Niewielu jej mieszkańców wie, skąd wzięła się ta nazwa. Natomiast często na kamieniste pole za wsią zlatują się czarne ptaszyska. Łomot ich skrzydeł jest tak głośny, że ludziom miesza się w głowach. Ogarnia ich strach. Nogi same podrywają się do ucieczki, ale drogi mieszają się przed oczyma. Nie ma ucieczki. Jedni mówią, że to czarownice, ale co starsi mieszkańcy tej okolicy wiedzą? Że na mazurskiej ziemi czarownice nie mieszkają. Wiedzą też, starzy i mądrzy, że nie ma ucieczki przed złem. Jeśli człowiek czyni zło, to ono zawsze do niego wraca. Uderza wówczas niespodziewanie, z podwójną siłą.